Wtorek, 22 sierpnia, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej z Ewangelii Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Bóg posyła do Maryi wysłannika Gabriela, aby przekazał jej słowo, a w tym słowie zawartą wielką tajemnicę, wielki dar dla Maryi, która stanie się Matką Syna Bożego, ale także dla całego świata, dla ludzkości. Bóg daje swojego Syna przez ręce i serce Maryi człowiekowi. Wielka tajemnica, która dokonuje się w tej scenie zwiastowania poprzez to słowo. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg nieustannie posyła słowo do każdego z nas. Ale czy to słowo staje się w nas, w cudzysłowie powiem, ciałem, czyli czy to Słowo w nas się zakorzenia? Czy my tym Słowem Pana Boga żyjemy? Spójrzmy na Maryję. Maryja przyjmuje Słowo Pana Boga. W ogóle przyjście Gabriela do niej, ta scena zwiastowania jest dla niej ogromnym doświadczeniem, doświadczeniem wiary, doświadczeniem bliskości relacji z Panem Bogiem. Ona, która gdzieś sobie wszystko uplanowała, całe swoje życie z Józefem, swoją przyszłość, nagle Bóg wchodzi w jej życie i zmienia wszystko. Co kryło się na początku w sercu Maryi? Nie wiemy. Czy był lęk, strach, czy takie prawdziwe w pełni otwarcie na to Boże Słowo. Ale przyjmuje. Tak, niech mi się stanie według słowa Twego, fiat. Twoja wola, Boże, niech się wypełnia. Zobaczmy, my też mamy często w naszym życiu swoje plany. My też mamy często w życiu plany ku naszej przyszłości, ku naszemu życiu. I my chcemy sobie wszystko poukładać po swojemu. Wedle naszego zamysłu, wedle naszej woli. Ale Bóg przychodzi często do nas i nam to wszystko przewraca. On na to wszystko odwraca do góry nogami. Mówi, nie tak. My zaczynamy się często denerwować, brzydko powiem, burzyć przeciwko Panu Bogu. My nie umiemy, jak Maryja, powiedzieć, Panie Boże, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I często właśnie Matka Boża zgodziła się na tę wolę Pana Boga, bo pragnęła świętości życia. Bo ona była święta, była niepokalanie poczęta, była bez grzechu. Zobaczmy, my często właśnie nie potrafimy przyjąć tej woli Pana Boga. Nasz egoizm, nasza pycha nie pozwala nam otworzyć się na działanie Pana Boga. Mówimy, nie moja, ale nie Twoja, ale moja wola ma się stać, Panie Boże, w moim życiu. I często widzimy później tą naszą wolę, która przekoślawia to nasze życie, niszczy to nasze życie. My później mamy pretensje często i pytamy się, dlaczego w moim życiu dzieje się tak i tak? Dlatego, że nie usłuchałem Pana Boga. Dlatego, że nie poddałem się woli Bożej. Bo oddać się woli Bożej to otworzyć się na Jego działanie. Słowo Boga ma ogromną moc nas zmieniać, nas uświęcać. Słowo Boga jest naszym drogowskazem, jest naszym przewodnikiem w naszym życiu na drodze do Pana Boga. Warto dzisiaj sobie zadać pytanie, na ile ja jestem gotowy otwierać się na głos Pana Boga, na Jego działanie, na Jego plany względem mnie. Dzisiaj Maryja uczy nas, żebyśmy zaufali, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie lękali. Oczywiście to nie jest tak, że
przyjmiemy ten głos Pana Boga, przyjmiemy tę wolę Bożą w naszym życiu i będzie wszystko pięknie. Widzimy, co się działo z Matką Najświętszą. Nie ma miejsca, gdzie Jezus ma się narodzić. Chodzą od domu do domu, ucieczka do Egiptu, śmierć Pana Jezusa. To wszystko, co się dokonywało w tej historii zbawienia tych 33 latach życia Jezusa na ziemi. Ona na to patrzyła. I gdzieś tam w sercu miała może to pytanie. Panie Boże, przecież to Twój plan. Dlaczego tak się dzieje? Ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. A my często, zobaczmy, bo ona się zgodziła na to słowo, a my często właśnie nie zgadzamy się na wolę Pana Boga, wybieramy swoją wolę, swoje widzimisię, swój egoizm i później, kiedy zaczyna się wszystko walić w naszym życiu, mamy pretensje do Pana Boga. Dlaczego, Panie Boże, tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Ty na to pozwalasz? Bóg dał Ci wolność. My często z tej wolności nie umiemy korzystać. I dlatego ta wolność często nas zabija, niszczy wewnętrznie, duchowo, ale i zewnętrznie. Słowo Boga, otworzyć się na Słowo Pana Boga, otworzyć się na Jego działanie, otworzyć się na Jego łaskę. To jest cel naszego ziemskiego życia. Obyśmy nie pozwolili w naszym życiu, aby zawładnęła nami nasza pycha, nasz egoizm, ale żeby rzeczywiście wypełniało się w moim życiu wola Pana Boga, która jest zawsze święta, piękna, pełna miłości w stosunku do mnie. Obyście zawsze mieli otwarte serca, jak Maryja, na głos Pana Boga. Na ten dzień Wam z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro. Dobrego dnia Wam życzę. Z Panem Bogiem.